Cześć ocalali, z tej strony Valencianistas z AppGallery. Dziś ważna kwestia dotycząca Tempest Arms, bo pytacie o nią w komentarzach. Mianowicie handel sprzętem burzy. Dziś zajmiemy się właśnie tym tematem. Zanim jednak przejdziemy do tego ważnego i nurtującego tematu, chciałbym przypomnieć się trochę wszystkim graczom State of Survival, którzy mają swoje konto w AppGallery. W grudniu działa nowa kampania na starych zasadach. To znaczy, kupując pakiety w State of Survival, wydając pieniądze w grze, zbieramy diamenty AppGallery, które następnie możemy wymienić na bardzo interesujące kupony. Są to na przykład kupony za 12 euro, 24 euro lub nawet 110 euro lub ekwiwalent w Twojej lokalnej walucie. Jak to działa? Za każde wydane 20 euro na pakiety w State of Survival otrzymujemy 20 diamentów AppGallery. Czyli prosty przelicznik 1 do 1. Żeby otrzymać kupon na 12 euro od AppGallery, potrzebujemy mieć zebrane 96 diamentów AppGallery. Aby otrzymać kupon na 24 euro, musimy mieć zebrane już tylko 150 diamentów AppGallery. A najlepszą ofertą jest ta opiewająca na kupon za 110 euro, który możemy wziąć posiadając 550 diamentów AppGallery. I to jest ten kupon, na który pragnę zwrócić szczególną uwagę, bo się najbardziej opłaca. To znaczy, procentowo wkład własny do tego, co możemy otrzymać w zamian, jest najlepszy. Mało tego, na stronie kampanii, jeżeli zjedziesz w dół, to będziesz mógł odebrać kod do gry zawierający biokapsle, surowce oraz przyspieszenia konstrukcji. To wszystko od AppGallery dla Was ocalali w świecie State of Survival. Wracając do głównego motywu tego wideo. Jak przekazać świetny Tempest Gear, który wyprodukowaliśmy na swojej farmie, żeby założyć go na swoim głównym koncie? Wiedziałem, że zaciekawi Was to pytanie. Odpowiedź jest bardzo prosta. Nie da się. To smutne, wiem, ale taka jest prawda. Nie można przetransferować lub przekazać sprzętu burzy innemu użytkownikowi. Można go za to sprzedać. A właściwie wystawić na aukcji. Co ważne, do aukcji mają dostęp wszyscy gracze z Waszego regionu aukcyjnego. Miejsce handlu jest podzielone na strefy, które obejmują różne państwa. Grupy są tworzone na podstawie sezonowych postępów państw według generacji bohaterów podzielonych w następujący sposób. Generacja 4-5 to jedna strefa. Generacje bohaterów od 6 do 8 to druga strefa. Generacje bohaterów od 9 do 12 to kolejna strefa i generacja 16, czyli ta najnowsza, to kolejna strefa. Gdy Twoje państwo będzie miało przejść do kolejnej strefy handlowej, to na kilka dni przed końcem sezonu rozpocznie się etap zamknięcia rynku, aby zapobiec transakcjom międzystrefowym. Sam proces sprzedaży dzieli się na 4 etapy. Wystawianie produktu, powiadomienie zainteresowanych graczy na rynku, składanie oferty, no i na końcu oczywiście rozstrzygnięcie. Jeżeli chodzi o wystawianie sprzętu burzy, można wystawić maksymalnie 9 części uzbrojenia burzy naraz. Można wystawić tylko sprzęt o jakości legendarnej, złotej lub wyższej, czyli w planach są czerwone Tempest Arms. Wystawianie produktu Tempest Arms wiąże się z opłatami w postaci monet burzy. Opłata nie jest zwracana nawet kiedy nikt nie kupi Twojego sprzętu burzy. Przed rozpoczęciem aukcji możesz zmodyfikować cenę, za którą chcesz wystawić sprzęt burzy. Dużo zależy od obecnych trendów rynkowych i aktywności samego rynku. System sam może podpowiedzieć Ci cenę na podstawie jakości oraz poziomu udoskonalenia przedmiotu oraz biorąc pod uwagę statystyki dodatkowe lub umiejętności. Następnie następuje etap powiadomień, a zaraz po tym to, na co czekamy, czyli oferty. Jak to w licytacjach bywa, najwyższa oferta wygrywa. Za sprzęt burzy sprzedający otrzymuje żetony handlu. Świetna sprawa, bo można je przeznaczyć na wzmocnienie swoich behemotów, kupując biobaterie, fragmenty albo surowicę, a także plazmę, schematy taktycznego sprzętu naczelnika czy odznaki naczelnika. Nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć Wam udanego wystawiania sprzętu burzy i jak najwięcej kupujących. Do usłyszenia.